Dzień dobry. Przyjechaliśmy na pewno na trudny teren, bo to Beniaminek zawsze ten pierwszy mecz to jest zespół, który jest nastawiony bardzo agresywnie i to było widać dzisiaj. Mieliśmy generalnie mecz pod kontrolą. Wydawało się, że kwestią czasu jest, kiedy zdobędziemy bramkę, a straciliśmy bramkę z kontrataku i to po naszej stracie w końcówce pierwszej połowy na pewno to też te nasze granie trochę zmieniło. Widać po tych nowych zawodnikach, w szczególności, że Balaja, który akurat grał bardzo dobrze i to akurat do niego nie można mieć pretensji, ale jeżeli chodzi o Rasmussena i Kakabadze, jeszcze kartka, którą dostał, to na pewno widać, bo już nerwowości ta liga, tej ligi się muszą też trochę nauczyć, bo to jest zupełnie inna liga. Jugas jest doświadczonym zawodnikiem, jemu zdecydowanie łatwiej i w tą drugą połowę weszliśmy od razu, mogliśmy już odrobić to zaraz po 30 sekundach, ale nie wykorzystaliśmy sytuacji, później mieliśmy kilka jeszcze sytuacji, które stwarzaliśmy i zabrakło takiego spokoju, żeby tą bramkę zdobyć i tego żałujemy. Później już mieliśmy totalną kontrolę, bo były sytuacje i zdobyliśmy bramkę. Później mieliśmy jeszcze dwie sytuacje, ale tu trzeba powiedzieć, że później też tam 2-3 razy Górnik nam się odgryzł i na pewno z tego punktu trzeba się cieszyć, ale nie jestem do końca zadowolony, bo uważam, że to, co graliśmy i powinniśmy zdecydowanie lepiej, ale tak jedna uwaga do organizatorów, to wydaje mi się, że jednak trawa powinna być trochę niższa, trochę niżej skoszona, bo dziwnym trafem ta trawa jest tak wysoka tutaj i wiadomo, że to nie jest akurat wytłumaczenie, ale obydwa zespoły na tym grały, ale no gdzieś tam jak się przyzwyczajamy do gry i robimy w taki sposób, to róbmy to wszędzie, a nie, że tutaj wygląda to inaczej.